Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. I na razie mamy swoje 50 tysięcy. To moje 50 tysięcy nie wystarcza na żadne, niestety, fajne jakieś licencje. Znaczy na DH4 wystarczyło. Ale... Opłaty trzeba spłacić, które są o wartości 8500. Dlatego bierzemy sobie port i miasto. Będziemy jechać za 24 tysiące. I będziemy jechać też na port i miasto za 28 tysięcy. Wychodzimy. I gdzieś ostatnio zostawiliśmy nasze lokomotywy. Chyba to nie było po tej stronie, tylko po tej drugiej. Busa. No i to są moje lokomotywy, tak. Odpięte? Odpięte. Dobrze, wchodzimy do pierwszej z nich. Nałączamy wszystkie bezpieczniki. O. Rozruch. Co? I no odpal. Poczekajcie, bo olej i paliwo jest jeszcze jakieś takie niskie. I co, chcecie mi powiedzieć, żebym musiał wykupić serwisowanie ręczne? Podoba mi się to. Teraz sobie to zobaczymy. Te wszystkie mechaniczne rzeczy są po tej stronie, tak? A wymaga licencji serwis ręczny. Ale tutaj jest jeszcze gdzieś torpę. Gdzie on jest? To jest pytanie. Tutaj. Mamy naszą lokomotywę. Mamy wodę, ale też to wymaga serwis ręczny. Czyli bym musiał i tak zapłacić wszystkie opłaty. Żeby na to wychodziło. Nie ma to jakiegoś podręcznika. Nie.
Nie za fajnie, nie za fajnie. I co, czyli trzeba zrobić z tego, co rozumiem, cały ten serwis? A ci wszystkie opłaty? Nie podoba mi się to. Cóż, jak trzeba, to trzeba. Okej. Miejmy nadzieję, że przez to nie stracimy naszej premii, bo trochę nam zeszło. A niestety musiałem to zrobić. One są dalej połączone? Ja. Dobra. Pal, panie, maszynę. My będziemy musieli wyjechać w kierunku. Teraz jesteśmy w kierunku S odwróceni. Nie. W kierunku N. N, czyli do góry. My musimy jechać w dół. Dobrze. To jest na B5O. Czyli na dole. To jest na B4O. I też na dole. Tor koło toru. Hamulec ręczny, właśnie. Jedziemy. Że my musimy wyjechać nie w stronę N, tylko w stronę S. Będziemy znowuż jechać do tyłu. Niestety. No to nie wyszło. Byśmy wjechali na B, jakbyśmy się cofnęli. Na radę przejechać przez B, czy nie? Na radę. Okej. W takim razie możemy się cofnąć i przejechać. Okej. Dobra, lecimy. Pięknie. Mamy to. To na prawo.
na lewo. My musimy na B5, o. 4, o i 5, o, czyli te dwa po lewej. Dobra. To lecimy. I B4, dobrze. To jest cięższe. B4, o. I to jest cięższe z tyłu. Ale będzie zestaw pociągniania. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Dobra, i teraz będziemy pchać. No, popełni się, popełniaj szybciej. No i super.
pyk. Pyk, pyk, pyk. I pyk. Fajne. A ten był wyluzowany? Który był ten chyba zaciągnięty? Ojo. Okej. Okay. No, kawałek składu jest. I na co nam licencja na długie pociągi? Niepotrzebna. Dobra. Teraz my jesteśmy na MF, jedziemy w dół. W sumie tyle. Nic poza tym nie trzeba. Jedziemy w dół na S-kę. Zrzuty ekranu. No tak, jeszcze my przecież musimy wejść do tej lokomotywy. I nie jest tak łatwo. No. Do środka. Dobra, i lecimy. Dają radę. No większe opłaty, ale za to no... Za to. Chociaż od razu wjedziemy dwa składy. My jedziemy na MF, czyli tutaj prosto. Ale i prosto, i dopiero na CSW będziemy skręcać. Żeby to od tej łatwiejszej strony wjechać na to HB. Jedziemy 80. Jest 70. To chyba... Dobra, i składu ciągniemy już tym razem. No to jest 60. Podpięliśmy jakiegoś hamulca do wagonu, czy co? Bardzo ludy. Dobra, i to jest drugi rozjazd. I my teraz, jeśli wjedziemy, będziemy musieli się kierować w lewo. Okej.
jedziemy szybko. To z górki. No dobrze. I wyrównanie i prędkość w dół. Jedziemy 80. No tutaj też w dół, po hamulce. No dobrze, i w lewo mówiliśmy ją? Nie. No i przed nami rozjazd, tu jest ta 30, nie? I luzuję. Już jest oko. Jest 30, jest. Idealnie wyhamowań. Nie wszystkie przejazdy powinny być ustawione odpowiednio, nie? Przecież stamtąd przyjechali. Oprócz możliwe tego w tym FSM. W lewo widzicie 30. Tutaj też lewej, nie? Ma się utrzymać. Zobaczcie, jaki długi skład. Dalej też trzeba się trzymać lewej. Teraz starczy. No bo tu jest 50. Prawie tyle jedzie. Delikatnie. Do jednego bara. Obijemy. O. Już jest lepiej. O matko. A mój. To było już awaryjne hamowanie, drodzy Państwo. A resztę dowiecie się już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!